5%. No trzeba oczywiście najpierw otworzyć pierwsze drzwi. Zamieniamy się w bestię i po kolei. Wszystko trzeba zrobić tutaj, właśnie tak jak ja to robię. Podczas jednego bycia bestią. Pierwszy gracz właśnie to robi. Klucz przywołania bierzemy. Zostawiamy sobie jednego zębiaczka. Dwa mamy. Chłopaków. Jeszcze pióro muszę wziąć, adwokata. Tu leży pióro adwokata. Jak uruchomiliśmy tą skrzynkę podczas bycia bestią, to spadło tutaj pióro. Musimy uważać, bo jak weźmiemy pióro, właśnie wyskakują demony. No i możemy iść robić pierwszy rytuał. Mamy klucz przywołania, pióro adwokata. I możemy iść. Here we go. The ritual has begun. Easy there, cowboy. What ritual? Nie można chodzić za szybko. Musimy nas. Nie naszły z dwóch stron demony. Muszą chodzić za nami, właśnie tak jak ja to robię. Wam będzie łatwiej, bo was będzie kilku. I bierzemy bramę robaka. No i dobra, lecimy dalej. Ja już mam czwartą rundę. Oczywiście to wszystko musicie w pierwszej rundzie zrobić. No więc tak, po pierwszym rytuale otwieracie te drzwi za 1000. Oraz tutaj. To kanał District. Tam jest rytuał kolejny. Za 1250 drugie drzwi. I właśnie drugi gracz. Zmienia się tu w bestię w tym miejscu i robi to, co ja za chwilę będę robił. Trzeba to bardzo szybko zrobić. O, ledwo się wyrobiłem, ale się udało. Tak, w trakcie bycia bestią trzeba rozwalić skrzynkę tutaj pod znaką. Właśnie wziąłem. Otworzyć drzwi do tajemnej krainy tutaj właśnie, w tym miejscu, gdzie jestem. O, shit. That's a really freaky looking cabinet. I don't even know if I want to go near it. Żeby się otworzyła kratka, z której wyciągam odznakę. To robi właśnie drugi gracz. No i jak otworzy jeszcze tą skrzynkę, to musi się tam złapać w czasie bycia bestią. Zejść na dół i nacisnąć. Znaczy uruchomić tutaj zasilanie. Free ammo. Zębaka nie zabiega niestety. O, nie wiem, czy mi się uda zrobić ten drugi rytuał. Szybki jest koniec. Zrobię sobie crawlera. Crawler.
zacząć robić drugi rytuał. Wy oczywiście macie łatwiej, bo macie... Jeden z was po prostu pilnuje jednego zombiaka cały czas w pierwszej rundzie. Biega z nim gdzieś tam na początkowej... Na początkowym placu. Także macie dużo łatwiej. No i tutaj robimy właśnie drugi rytuał. Dwóch lub trzech graczy. I biegamy w ten sposób tutaj. Nie za szybko, nie za wolno. Pamiętajcie o tym. Żeby wszyscy, przynajmniej większość była za wami. Tych demonów. No i już po rytuale, pięknie. A żeby było śmieszniej, po drugim rytuale mamy kogo? Markwę. Zombie do nas przyszedł z powrotem, proszę bardzo. Się zamienię. Teraz drugi, bo potrzebuję jednej z broni. No i kolejny krok. Otwieramy tutaj bramę za 1000 do Waterfront District. I tutaj drugą bramę za 1250. Kolejny gracz zmienia się w tym miejscu w bestię. Łapie się tutaj tego haczyka. Zrzuca tą skrzynię na dół. Skacze szybciutko tu. Tak. I leci po to, żeby rozwalić drzwi do odprawienia kolejnego rytuału. I to jest wszystko, co robi trzeci gracz. Myślę, że ma najłatwiej ze wszystkich. Am I okay? Is everything normal? No tutaj nam spadł pas mistrza. Bierzemy go oczywiście. No i możemy iść robić kolejny rytuał. To już trzeci. Zasady są te same, co przy podprawianiu poprzednich rytuałów. Biegamy w koło. Zabijamy tylko z przodu. O, zrobiaka, przez przypadek zabiję. Szczęście się nic nie stało. Zombie mi goni, jest trochę szybszy niż oni. Mamy Shadowmana. No i już mamy trzy rytuały zrobione. To idziemy do czwartego rytuału już. Gramy do 1000. Out of all the things I could find, I find the damn toupee. Yes, we brought this on ourselves. Think you got a shot? Think again. The burlesque.
More than any other place in this city, your paths have crossed here. I only come here when everywhere else is closed. Here we go. The ritual has begun. Ritual? I need to know voodoo shit. Do I need to feed it? The worm must be taken to the sacred place. Only then will you have the means to re- I idziemy tutaj dalej zrobić ostatni rytuał. Tu się przenosimy do krainy. Do innej krainy. Gramy szczelinę. Tu witają nas cztery demony. Po tym jak zabijemy te cztery demony, właśnie zrobiłem, tu otwiera nam się ta oto ściana i musimy umieścić cztery bramorobaki na czterech podestach. Jeden. Po umieszczeniu pierwszego otwiera nam się tutaj przejście na drugą stronę. Tak samo. Tutaj trzeci. I tutaj czwarty. Mamy wszystko. Teraz uruchamiamy ostatni rytuał i lecimy. Możemy zabijać demony lub nie, zależy to od was. Łatwiej jest ich nie zabijać, po prostu chodzi z nimi w kółko. Po ukończeniu rytuału dostaniemy trofeum. I po raz ostatni widzimy Shadowmana. Are you fucking kidding me? Is this some kind of fucking sick joke? This shit just got a whole lot fucking worse. No i mamy trofeum. Teraz możemy sobie polecać do nich. O, jeszcze Markwa przyszła do nas.